Cześć, tu Marta z Wycinarni. Na naszym profilu instagramowym prowadzę akcję Odliczam do Świąt z Wycinarnią, w ramach której przygotowałam dla Was 24 niespodzianki, które mają umilić ten czas. Można tam znaleźć akcje promocyjne, kupony rabatowe, darmowe wzory, porady plotterowe i filmy wideo z tutorialami świątecznymi. Dlatego dzisiaj razem zrobimy personalizowane bombki. Bombki są niezmiernie modne od dobrych kilku lat. Możecie stworzyć je korzystając z dowolnego plotera tnącego. Ja wykorzystam do tego folie samoprzylepne w kolorze czarnym, wystarczy nieduży kawałek i miedzianym, a także folię transferową, która pomoże przenieść mi wycięte napisy właśnie na powierzchnię bombki. Do tego przyda się nam narzędzie skraper i haczyk, które ułatwią nam zdejmowanie niepotrzebnych fragmentów folii, a następnie aplikację tego napisu na wybraną powierzchnię. Pora rozpocząć projektowanie. W programie Silhouette Studio wybieram narzędzie tekstowe i wpisuję imiona Emilia, Michał oraz Rok. Całość wyśrodkowuję, zaznaczam i wybieram czcionkę. Czcionka jest dość cienka, dlatego aby łatwiej było mi ją wyciąć z folii samoprzylepnej, wybieram narzędzie obrys i tworzę obwódkę wokół napisów. Zostaną one pogrubione, ale nadal zachowają krój pierwotnego fontu. Odległość obrysu od liter możemy edytować za pomocą suwaka w bocznym menu. Zdejmuję pierwotny napis i odkładam go na bok, a w kolejnym kroku usuwam niepotrzebne elementy z mojego projektu. Następnie przesuwam napisy i z menu bocznego wybieram kształt serca, który staram się dopasować pomiędzy imionami. Rok delikatnie zmniejszam, aby lepiej komponował się z projektem. Napisy grupuję, co pozwala mi łatwiej układać je na projekcie, nie martwiąc się, że zgubię kropki z nad liter. Nadaję kolor elementom i grupuję je ze sobą. Układam je po przeciwnych krańcach maty i zmniejszam, aby zmieściły się na wybranej przeze mnie bombce. Ostatni krok to otwarcie zakładki Wyślij oraz wybranie parametrów cięcia. Dodatkowo wybieram opcję nadcinania segmentów linii, która dobrze sprawdza się przy tak drobnych projektach. Teraz pora na włączenie plotera. Ustawiam ostrze na wybrany w programie parametr, a na macie plotera układam folię w taki sam sposób, jak zrobiłam to w projekcie. Następnie ładuję matę, a ploter rozpoczyna cięcie. Po zakończonym procesie wycinania zdejmuję folię z maty i za pomocą narzędzia haczyk zdejmuję niepotrzebne fragmenty folii. Kolejnym krokiem jest naniesienie folii transferowej na napis i przygotowanie go do aplikacji na bombce.
aby sobie to ułatwić, nadcinam transfer, co pomoże mi ułożyć napis na obłym kształcie i uniknąć bąbelków powietrza pod folią. Dokładnie tak samo postępuję z drugim kolorem folii. Jak widzicie, bombka jest już gotowa. Jeżeli korzystasz ze szklanej bombki, która jest przeźroczysta, do środka możesz włożyć dodatkowo piórka, brokat czy filcowe pompony w wybranym kolorze. Wtedy już wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich bombkach i czy to dobry pomysł, żeby podarować je bliskim w prezencie. Zapraszam Was również na nasz Instagram do śledzenia świątecznych promocji i oczywiście, jak zwykle, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji, aby być na bieżąco z naszymi filmami.